Niech ja tylko stąd wyjdę. No to zobaczycie, co was czeka. Hej, cicho tam w tej celi. O, panie władzo, przepraszam bardzo. Tak sobie tylko głośno myślałem. Ale że co? Że co nam pokażesz, jak wyjdziesz? Pokażę, że jestem miłym człowiekiem. Bardzo miłym człowiekiem. No myślę, myślę. A tak poza tym, ile jeszcze mi tutaj zostało? Poczekaj chwilę. Tak, już, już zaraz wyruszamy. Tak, tak, jedziemy. No jeszcze tak około 2 miesięcy ci zostało i jesteś wolny. O, wreszcie. Już nie mogę się doczekać tej wolności. Chcę pokazać, jakim będę cudownym, dobrym człowiekiem. Słuchaj, przenosimy cię do innego więzienia. O, to super, bo już mi się tutaj, szczerze mówiąc, bardzo nudzi. Tutaj masz kajdanki, załóż je proszę, zanim otworzę bramę. Tylko pamiętaj, nie próbuj uciekać. Na dobre ci to nie wyjdzie, bo jak cię złapiemy, to będziesz siedział 3 razy dłużej. Ależ skąd? Ja nie mam zamiaru uciekać. Po co ten śmiech? Po co ten śmiech? To nie był śmiech, to mi się chciało kichać, ale nie jednak nie kichnęłem. No niech ci będzie. Chodź za mną. O nie, złapaliśmy gumę. Hej, czemu znów ten dziwny śmiech? Nie, to mi się znów kichać chciało. Okej, idę zobaczyć do bagażnika, czy mamy koło zapasowe. A ty tutaj grzecznie siedź. No ależ oczywiście, panie władzo. Co, znów ci się kichać chciało? Tak. Ojejku, chyba koła zapasowego nie ma. Okej, to moja szansa. Teraz albo nigdy. Wolność, wolność! Hej, mógłbyś być tam cicho? Muszę się skoncentrować. O tak, teraz będę cały czas cicho. Co ja teraz zrobię bez tego koła? No nic. Dwie opcje. Albo zadzwonię po pomoc drogową, albo proszę go, żeby pchał. No nie wiem, czy to wypada. Więźnia się zapytać, czy może popchać radiowóz? Słuchaj, miałbym taką prośbę. Gdzie ty? Gdzie? Ej, słuchaj, gdzie jesteś? Uciekł mi więzień. Halo, halo, zgłaszam. Ucieczka więźnia w stronę parku. Potrzebuję wsparcia. No słuchaj, problem jest. Uciekł mi więzień. O, to niedobrze. Jak to się stało? Koło mi pękło i chciałem wymienić. Szukałem w bagażniku i w tym czasie on mi uciekł. Dobrze, mówiłeś, że pobiegł w stronę parku, tak? No tak. Okej, to ja jadę tam. I co ja mam teraz robić? Przecież nie zostawię tego tak. Poczekaj, ja ci pomogę go szukać. O, jajko niespodzianka. Takiej okazji w życiu już chyba nigdy nie będę miał. Chyba ta minutka nikomu nie przeszkodzi, jak sobie otworzę te jajko. Ostatni raz, to chyba rok temu, widziałem takie cacko. Muszę je otworzyć. O nie, znaleźli mnie. Stać, policja! Jestem... O, dobrze, że jesteś. Właśnie go złapałem. Ręce do góry, ty, ręce do góry. No i co, było ci uciekać? Och, panie władzo, popełniłem bardzo duży błąd, za który chciałbym bardzo przeprosić. Co ty myślisz, że przeprosisz i będzie, jakby nigdy nic nie było? Szczerze mówiąc, tak. No to się mylisz. Teraz to dopiero sobie posiedzisz w więzieniu.
No pan mi obiecał, że 2 miesiące jeszcze, tak czy nie? Będziesz teraz tak długo, aż ci broda urośnie po kolana. Czyli ile? No, aż ci broda urośnie po kolana. Słuchaj, jak długo rośnie broda po kolana? Ty, nie wiem, naprawdę nie wiem, ale chyba długo. No, czyli jak długo będę w więzieniu? Będziesz jeszcze 4 miesięcy. Ile miesięcy? No powiedziałem przecież, że 15 miesięcy. Ile? Powtarzać się nie będę. Dobra, jedziemy na komendę. Panie władzu, miałbym ostatnią prośbę. Jak pan widzi, obok mnie stoi jajko niespodzianka. Czy mógłbym je otworzyć? Bardzo proszę. Nie jest to najgorszy pomysł. Sam bym chciał zobaczyć, co jest w środku. A myślisz, że ja nie? Tylko czekałem, abyście pojechali, żebym sam mógł je otworzyć. Przyznaję się. No to co, zgadzamy się, tak? No i jak, panie władzo, z tym jajkiem niespodzianką? Dobrze, możesz je otworzyć. Oho, super! Muszę przyznać, że już lepsze zabawki widziałem. Ale czekolada... O, jest moja ulubiona! No jak widzisz, jeden kawałek już zaraz będzie zjedzony. Został tylko jeden. A jak wiesz, ja mam pistolet. Ja wiem, panie władzo, ale moglibyśmy się podzielić. Chyba to dzisiaj będzie twój szczęśliwy dzień. Ponieważ jestem na diecie, możesz skorzystać z całego kawałka. Nie wierzę. Naprawdę bardzo dziękuję. Ojku, jak te małe dzieci. Okej, ja wam nie przeszkadzam. Bawcie się dobrze. Ale pyszna czekolada.